28 odcinek podcastu Radiogram. Podcasty, a kontrola rodzicielska. Radiogram.pl. Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonują dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam. W tym odcinku podcasty a kontrola rodzicielska, webinar od podcastera dla podcasterów, reporterski serial podcastowy w Polsce, playlisty podcastów na Spotify, Warsaw Podcast Club, Międzynarodowy Dzień Podcastów w Poznaniu oraz Radiogram poleca. Zapraszam. Czy podcasty potrzebują kontroli rodzicielskiej? Trafiłem na artykuł z serwisu TechAdvisor, który opisywał działanie filtru rodzicielskiego w Spotify, a właściwie to jego bezużyteczność, jeśli chodzi o podcasty. W pakiecie rodzinnym Spotify jest taka możliwość, gdzie możesz wyłączyć treści nieprzyzwoite dla każdego członka rodziny, który korzysta z takiego pakietu. Dzięki temu możesz na przykład wyłączyć takie utwory swoim dzieciom. Autorzy przytoczyli kilka przykładów podcastów kryminalnych oraz dotyczących seksu, które nie były oznaczone jako explicit lub też po polsku jako treści nieprzyzwoite. Temat może się wydawać banalny. Okazuje się jednak, że większość podcastów kryminalnych nie jest w taki sposób oznaczona. Dotyczy to również polskich produkcji. Z polskich podcastów kryminalnych, które znam, a znajdziesz je na stronie m.in. Radiogramu, tylko jeden oznaczony jest w taki sposób. Są to Zabójcze opowieści Michała Lareka. Żaden inny tego nie posiada. A przecież każdy hosting dla podcastów umożliwia łatwe oznaczenie odcinków jako explicit. Co ciekawe, podcast bez takiego oznaczenia może być usunięty z Apple Podcast, jeśli znajdą się w nim na przykład przekleństwa. Nigdzie jednak nie znalazłem jasnej i oficjalnej informacji o Double, czy podcasty kryminalne lub te dotyczące seksu muszą być tak oznaczane. A jako ciekawostka, to podcast lub nawet pojedynczy odcinek oznaczany jako treść nieprzyzwoita może skutkować brakiem takiego podcastu w niektórych krajach. Głównie dotyczy to krajów arabskich. Ale wracając do tematu, czy podcasty kryminalne i te dotyczące seksu powinny mieć takie oznaczenia? Według mnie jak najbardziej. Wiek słuchaczy podcastów cały czas się obniża, a niektóre odcinki podcastów opisują dość dokładnie brutalne sceny czy też morderstwa. Szczerze mówiąc, to nie chciałbym, aby moje dzieci słuchały coś takiego. Oczywiście, że jeśli się postarają, to i tak dotrą do tych treści, tak samo jak jest to z pornografią. I oczywiście takie tematy powinny być w pierwszej kolejności wyjaśnione przez rodziców w bezpośredniej rozmowie z dzieckiem. Niemniej, chciałbym mieć możliwość blokowania takich treści w serwisie, a szczególnie w serwisie, za który płacę. A co ty myślisz? Daj mi znać na radiogram.pl@gmail.com. Marcin Hinz z podcastu Kropka nad M poprowadził webinar Doświadczenia 44 podcasterów. Dzisiaj, czyli w poniedziałek 9 września o godzinie 19.00. Więc jeśli słuchasz tego odcinka rano, bo nowe odcinki Radiogramu zawsze wychodzą o świcie w poniedziałki, masz jeszcze czas się zapisać. Czego się spodziewać? Podpowiedzi, rozwiązań i pomysłów związanych z podcastingiem. Na koniec webinaru Marcin będzie odpowiadał również na pytania uczestników. Link, jak zwykle, w notatkach. Magazyn Pismo startuje z podcastem Śledztwa Pisma. Ma to być reporterski podcast śledczy. Tak opisuje go Piotr Nestorowicz, wydawca magazynu. Nie ukrywa on, że podcast ma być wzorowany na amerykańskim podcaście Serial. W pierwszym sezonie mamy usłyszeć prawdziwą historię, która ma zawierać przemoc wobec dzieci, oszustwa, nieudolny wymiar sprawiedliwości i znane nazwiska w tle. Zobaczymy, czy ten podcast sprosta wzorcowi. Premiera ma się odbyć 18 października, a odcinki mają się ukazywać co tydzień.
Playlisty dla podcastów Spotify są już dostępne dla wszystkich. Przynajmniej powinny już być, bo Spotify obiecało, że tak się stanie do końca zeszłego tygodnia. Jak wiesz, na końcu każdego odcinka Radiogramu jest sekcja, gdzie polecam artykuły o podcastingu i ciekawe odcinki różnych podcastów. Dlatego też stworzyłem playlistę na Spotify, gdzie regularnie będę umieszczał polecane podcasty. Jeśli znasz jakiś ciekawy podcast, proszę daj mi znać, z chęcią go posłucham i ewentualnie umieszczę na tej liście. A link do playlisty znajdziesz w notatkach. Warsaw Social organizuje spotkanie Warsaw Podcast Club. Jeśli nie wiesz, czego się spodziewać, to małe wprowadzenie. Spotkania Podcast Club, a właściwie Podcast Branch Club, odbywają się na całym świecie. Każdego miesiąca wybierane jest kilka podcastów z jednej dziedziny lub tematu. Masz cały miesiąc na odsłuchanie kilku odcinków. Na koniec miesiąca spotykasz się z innymi słuchaczami i możecie przedyskutować, omówić lub też przeanalizować dany temat. Spotkanie w Warszawie odbędzie się w niedzielę 29 września w kawiarni Krucza 23 o godzinie 14. A tematem września jest inteligencja. Link do listy odcinków do przesłuchania znajdziesz w notatkach. Małe uaktualnienie dla konferencji Międzynarodowy Dzień Podcastów w Poznaniu. Zostało już tylko 19 dni do tej konferencji. A pozostało tylko, a właściwie to mniej, niż 40 biletów. Jeśli jeszcze się zastanawiasz, czy przyjechać, to warto się pośpieszyć z rezerwacją. Tym bardziej, że bilety mają niedługo podrożeć. W tym tygodniu ruszą również zapisy na warsztaty. Jak potwierdził mi Krystian Zych, zainteresowanie jest duże i warto trzymać rękę na pulsie, jeśli masz upatrzony któryś z tych warsztatów. Na stronie konferencji znajdziesz również pełną już listę prelekcji i warsztatów. A stronę znajdziesz pod skrótem radiogram.pl/MDP19. Do zobaczenia w Poznaniu. Radiogram poleca. W tym tygodniu Borys Kozielski rozmawia z Martą Niemirą z agencji Słucham, o której wspominałem w odcinku Agencje dla podcastów. Warto posłuchać, by być na bieżąco z ewentualnymi możliwościami monetyzacji podcastów. Javier Mercedes umieścił na YouTubie film Co zrobić, aby twój podcast brzmiał profesjonalnie. Film dotyczy głównie techniki pracy z mikrofonem. To bardzo niedoceniany, ale ważny element nagrywania podcastów. Serdecznie polecam obejrzeć sobie ten filmik. I na koniec Narodowe Centrum Kultury nagrywa podcast Audycje Kulturalne, prowadzony przez Magdalenę Miszewską. Znajdziesz tam kilkuminutowe podcasty poświęcone wydarzeniom kulturalnym z różnych dziedzin. Polecam szczególnie odcinek o polskich krojach pisma. Pod adresem radiogram.pl/28 znajdziesz odcinki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji użytych w tym odcinku. Jeśli masz jakieś pytania, to zajrzyj do sekcji Kontakt na stronie Radiogramu. Zawsze możesz też napisać swoje pytanie lub uwagi i wysłać mi je mailem. A najnowsze informacje znajdziesz zawsze na Twitterze Radiogramu. Miłego podcastowania i do usłyszenia za tydzień.